Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivold, witam was w kolejnym odcinku Ratcheta i Clanka. Na dobry początek i tutaj czas na żeber. Pamiętajcie, jeżeli podoba się wam seria z Ratcheta i Clanka, to zostawcie łapkę pod filmem. Nie chcę znowuż teraz wprowadzać jakichś mega skomplikowanych intro, tak jak na przykład Rock zawsze ma tam dopisane, że jeżeli się chce wspierać, to można zostawić łapkę, ale tak po prostu wam przypominam, seria jest nowa, świeża i fajnie by było, gdyby zyskała troszeczkę... Rozumiecie, troszeczkę rozgłosu. Mamy towarzystwo, no to ja się domyśliłem, tylko towarzystwo w jakiej postaci? Nie wiem w jakiej postaci, ale tutaj mamy, uwaga, Rarytanium. Tak więc ja sobie bardzo chętnie rozwalę. Zbiorę jedno i drugie upgrade, bardzo fajna rzecz. Z tych jebanych całych tych, no... doniczek, właśnie, z doniczek także wypadają śrubki, więc będziemy sobie to wszystko niszczyć. Żeby, wiecie, żeby... wykoksić naszą postać. Daj, od razu sobie mogę dwa upgrade zaaplikować. Tam mam paru przeciwników. Dobra. Zobaczmy, co mogę zrobić z gadżetronem. O! A, dobra. Mogę go kupić. Skromny syntenoid został zaprogramowany do ochrony swojego operatora na polu walki. Okej. Na twoim miejscu kupiłbym to. Protonowy dudnik. Jakie to ma upgrade'y? Przeszkuj przeciwników w poszukiwaniu holocard. Okej. Czas trwania i obrażenia obszarowe. Ha. Dobra, nie chcę pana Zurkona, goddammit. Mogę dalej Pirocyrator upgrade'ować? Nie, dalej Pożogera. Pożogera mam mocno zupgrade'owanego w tej chwili. Ale myślę, że Pirocyrator można by zainwestować, a może w granata? Dobre pytanie, mam dwa do upgrade'u. Wiecie co, nie mogę się teraz zdecydować. Zostawimy to na jakieś przyszłe czasy. Wezmę sobie tą broń od razu. Tutaj mamy co nieco do rozwalenia, ale mamy też jakieś tutaj... Kurwa, to są jakieś robopsy! Panie, wystrzelajmy je wszystkie w cholerę. Dobra, okej, w miarę się udało. Tam są jakieś kolejne złotówce. Karty znalazłem, nice, fajnie, fajnie. Kontynuujmy, co my tutaj znajdziemy? Poza sporą ilością śrubek, które właśnie wytrząsnąłem z tych przeciwników. To są chyba kolejni przeciwnicy, nie? Panie, spokojnie! Ja chcę normalnie rzucić tutaj takie coś. Co to robi w ogóle? Atakujcie dalej! To właśnie się jakoś tam rozstawia. O, i ich tak symultanicznie przez jakiś czas na obszarze bije. Fajne, dobre, dobre. Bardzo fajne, podoba mi się. Czyli będziemy mogli sobie, wiecie, jeżeli będzie dużo przeciwników na danym obszarze, będziemy mogli to rozstawić i bang. Wymagany klucz. Okej, a mogę tędy sobie przejść? Nie! No, myślałem... no myślałem, że tamtędy przejdę, ale najwyraźniej nie przejdę. O Jezus Mary, jeszcze raz to samo, to chociaż zebrane. God damn it, fucking shit. A nie udało się to tak, jak miało się udać, ale dobra, to nic. Są tutaj te wszystkie robopsy, które były tutaj wcześniej? Niby tak, niby nie. Mam wrażenie, że jest ich trochę mniej. Holokarta też do mnie teraz nagle przyleciała. Rzućmy im tutaj tego jebacza, tak jak rzuciliśmy przed chwilą. On niech się tam nimi troszeczkę zajmie, takich troszeczkę podrusza. Tego dużego nie zabije, nie ma aż takiego damage'a. Ale zdecydowanie fajnie by było w to inwestować, to muszę przyznać. Upgrade'owanie tego jebacza. Chcę się rozglądać wszędzie, żeby nie ominąć żadnej okazji do, wiecie, zyskiwania upgrade'ów. No przecież o to chodzi, żeby mieć jak najbardziej wow, tego akurat nie chciałem rozwalić, ale rozwaliłem, hej. Stało się. Macie tam. Oh yeah. O kurde, wiesz, tu jest. Robopsy, gincie. Ohoho, o jak wyleciało, o jak poleciało. To teraz tam niby bije, niby nie bije, chyba nie do końca, tak? Bo pouciekali. Dobra, te grubodupce są naprawdę grube i są naprawdę podupceni. Strasznie dużo trzeba w nich szczyloć, ale te takie tutaj żaboidy nie stanowią jakiegoś strasznie dużego problemu. Co to tam kurna lata? Co to jest? Jebany ma samolocik, helikopter! Też taki chcę. Będę w takim polatać? Proszę. O ja jebie, nie mam amunicji. Co ja mam teraz, o dobra, idealnie. Dobra, ten już chyba jest załatwiony. Nie jest jeszcze załatwiony, okej. A zginiesz, panie, czy nie zginiesz? Może Nejda bym w niego siepnął po prostu. Tylko niech się zatrzyma gdzieś. Hadong! To się nie udało, jeszcze raz. No, zatrzymaj się gdzieś, panie! Masz! Okej, dobra. Nanoteku. No zdecydowanie, ziomek, potrzebujesz. Ale potrzebują też amunicji, ponieważ tego mamy dość mało. Dobra, musimy sobie jakoś nauczyć radzić w tej chwili, jakimiś innymi brońmi. Być może właśnie między innymi tym jebaństwem. Oła! Je, zabili mnie! O panie!
O dobra, okej. Dookoła głowy, Lovax i Blaszak mogą być wszędzie. Nie jestem w sumie pewien, jak tutaj, kurde, zarządzać tymi moimi wszystkimi zasobami, które posiadam. Tego na pewno najlepiej będzie granatami załatwić. O tak, zdecydowanie. Masz! Rozwali cię to? Kiedy cię to rozwali, ziomek? Ty żeś jest normalnie zbyt... No to jeszcze raz w takim razie. Dobra, nejdy, tak, tak, nejdy, nejdami chcę w niego rzucać. Masz jeden! Zaraz pójdzie kolejny i masz! Jobaczu jeden! Ja mogę w niego rzucać zza tego? No mogę zza tego, fajnie, okej, przynajmniej na razie. Jeszcze mam parę tych granacików. Dobra, byle nie spaść, tak jak przed chwilą. Bo to będzie lamerstwo totalne. Oj, zniszczony, pięknie, dobra. Dobra, dobra, na spokojnie. Karty nawet za to dostałem, świetnie. Zobaczymy, czy uda mi się ich wyszczyloć tutaj wszystkich. Macie! Dong! Dobra, okej. Niestety przyszły te koksiki, mi się to absolutnie nie podoba. Oni są strasznie mocni. Macie tego, jebańca. Czy to ich sięgnie? To ich chyba nie sięga, goddammit. Jak będą się tu zbliżać, to ich... Nie! O, dobra, okej, w miarę się udało. Ten dostał w ciry. Macie dalej w ciry. Hadong! To ileż was można strzelać? Dobra, jeszcze dalej rybne. Jest, dobra, bije ich, fajnie. Nie mam już granatów, nie mam tego. Trochę mam jeszcze tej amunicji. Dobra, dwóch padło. Tamten jest za to strasznym skurwolem, a ja nie mam jakoś strasznie dużo życia już. Dobra, na boki, dodżujemy, fajnie, udało się, Jezus Maria. O, nie powiem. To było troszeczkę skomplikowane, znaczy trzeba było trochę taktyki. Nie mam jakiś ton amunicji w tej chwili do wykorzystania. Tutaj za to przynajmniej życie sobie odnowiłem z powrotem. Zbierajmy troszeczkę śrubek, oj, upgrade'y się przydadzą. Levele tak samo. Śrubki, chodźcie do mnie, fajnie. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczymy. Ha. Dotarłeś już do Ala? Muszę mniej amunicji zużywać na przeciwników, których mogę i dam radę zabijać kluczem. O Jezus Maria. Na przykład te psy, nie ma absolutnie sensu, żebym walczył bronią z nimi, ponieważ mogę ich zabijać właśnie kluczem. Dobra, tamci się odsunęli, ale znowu jest ten skurwiel, kurde. Znowu jest ten skurwiel w helikopterze, oni są bardzo nieprzyjemni. Bardzo ich nie lubię przy okazji, w związku z tym. Walczenie z nimi to nie jest, powiedzmy, najprostsza sprawa. Strasznie dużo trzeba w nich amunicji wypierdacić, żeby coś porobić. Ha, a jak widzicie, no. Macie tam tego jebańca. Zatrzymało się na gnoju jednym. God damn it. Dobra, ty się pierdziel. Czy ja tego dam radę rozwalić kluczem? YOLO! No dobra, no mogę go tym kluczem siepać. To nie jest aż taka zła taktyka. Tego zdecydowanie muszę pokonać sposobem innym niż na klucz. Ale to sobie jeszcze rozwalę. Spokojnie, Tibur, spokojnie, będzie dobrze. Nie mam nejdów, niestety. Przechodzę właśnie siódmy poziom Robocopa. Przechodzę siódmy poziom Robocopa, dobrze słyszałem? Dobra, widzę, że jak trzymam po prostu strzał, to też mam takiego lekkiego auto-aima. Nawet, że nie muszę celować jak szalony. Ale okej, udało się, zebrałem duplikat. Zbierz więcej, aby wymienić na inne karty. Dobra, spoko, okej. Powoli, coraz bardziej uczę się grać tą grę. Myślę, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Jak na razie to muszę przyznać, straszną mamy akcję. Strasznie te kurde żaboidy atakują tą planetę. Masakra. Mocny atak. Kliknijmy sobie to i jedźmy dalej. Cutscenkę mamy. O rajuśku! Umarłem i zdaje się trafiłem do nieba. Nie. Zobacz, mają... Mój blaster jest nagrzany. Fanegoida z patykiem. Spiro kosmiczny łoś. A nawet limitowaną edycję nieustępliwych upadku blargów. Wow! Ci, co zamówili w przedsprzedaży, dostaną unikalną zawartość. To w waszej sprawie zadzwoniła do mnie Kora. Potrzebujecie modułu śmigłowego, tak? Ty jesteś duży Al. Miło mi cię poznać. Ja jestem Clank, a to Ratchet. Przyjaciele Kory są też moimi przyjaciółmi. Jestem z nią na etapie dyskretnych podchodów miłosnych. Okej. Wskakuj na warsztat! Zaraz się tobą zajmę. Moduł śmigłowy, co? Czyli dorobimy coś do Clanka? Będziemy mogli śmigłać? Przepniemy naszą płytę główną, podepniemy dysk i... voilà! Sprawdź sprzęt! Ojebany, może latać teraz! Z głowy ma śmigieło! Patrzcie, jak się zakumplowali, momentalnie. Idź tędy, dopóki nie dotrzesz do stacji kolejki. Zabierzecie z powrotem.
Mogę coś tu rozwalić? Nie, dobra, ale chyba będę mógł wykorzystywać jakoś śmigiełko mojego nowego przyjaciela. Może nie nowego przyjaciela. Atak na galerę Rosów, by zabić strażników galaktyki. Akcja została jednak w spektakularny sposób przerwana przez Lombaxa imieniem Ratchet oraz jego przyjaciela. Czy ja dobrze widzę? Klanka? A oto oficjalne oświadczenie lokalnego Herosa, kapitana Quarka w tej sprawie. Posłuchajmy. Zapewniam, że strażnicy galaktyki panują nad sytuacją. Odbyłem rozmowę z prezydentem Fironixem, który dał mi zielone światło na pociągnięcie prezesa Drake'a do odpowiedzialności. A już za chwilę loża komentatorska, czyli dowartościuj się anonimowo, atakując ludzi, których nawet nie znasz. Zostańcie z nami. Takie prawdziwe. Dobra, możemy sobie co nieco poupgrade'ować, fajnie. Zdecydowanie kupimy amunicję i co możemy teraz fajnie sobie upgrade'nąć? Protonowy dudnik, kuszące, ale może jeszcze bardziej kuszące jest to, żeby tego pożugera sobie upgrade'ować. Jeszcze więcej amunicji mógłbym mieć i to by się zdecydowanie mi przydało. Zdobądź więcej amunicji, no właśnie. Teraz mi się amunicja skończyła i byłem trochę w dupie. Ale też dużo teraz korzystałem z protonowego dudnika, on się wydaje być fajny. Te inwestowanie w holokarty, mówiliście mi w komentarzach, że jeżeli się je zbiera, to potem można zarobić na upgrade broni i tak dalej, ale ja wam nie ufam tak trochę. Znaczy, trudno mi powiedzieć, w co by było najfajniej oczywiście inwestować. Zawsze trudno powiedzieć. Tutaj jakieś super upgrade bym miał, gdybym kurde wykupił to i to, to bym dostał te trzy upgrade'y i to jest kuszące, bo to by mi sporo wyupgrade'owało rzeczy. Do pożogera już mam super upgrade, protonowy dudnik, nie ma żadnych super upgrade'ów w tej chwili. Kurde, trudno mi się zdecydować. Powiększa strefę zagrożenia, a tutaj broń wytrzymuje nieco dłużej. No zawsze każdy by chciał wytrzymywać dłużej, wiadomo. Ale co tutaj będzie najcenniejsze? Jezus Maria, 27% upgrade'u w ogóle tej broni już mam. Pirocytora nawet tak bardzo nie używam. Granat fuzyjny, zupgrade'ujmy troszeczkę granat, widzicie? Powiększa strefę zagrożenia. O ile? O jeden? Dobra, dajmy tutaj jeden punkt upgrade'u, fajnie. Protonowy dudnik tak czy siak sobie zupgrade'uje. W tą stronę to pociągniemy, nie jestem pewien nawet. Pociągnijmy może w tą stronę, co? Okej. Dwa na to wydałem, na granat fuzyjny właśnie teraz wydałem. I weźmy tutaj ten jeden punkt amunicji. I okej, zużyliśmy całe rarytanium, mamy max amunicji. Chodźmy zatem dalej odkrywać nasze tutaj super światy. A raczej tą jedną planetę. Powiedzieliście mi, jak się szło dostać do tamtej całej ukrytego pokoju. Naprzód w podskokach, dzięki heli zestawowi. O, okej, to może być przydatne, fajnie. Ale widzicie, cóż wspaniałego by się ominęło, gdyby się nie poszło troszeczkę dalej, tylko pruło przed siebie. Słyszycie tą muzykę? Jakie kurwa drop the bass. Masakra. Witam ponownie. Dobra. Skoro znalazłem 3 punkty upgrade'u, to sobie znowu coś upgrade'niemy, tylko co tym razem? Wiecie co, zainwestuję w tego pożogera, najwięcej go używam, więc pociśnijmy troszeczkę z tą amunicją tutaj, okej. Teraz mamy sporo, a mogę sobie jeszcze dokupić tą amunicję, żeby mieć maksa? Nie, dobra, okej. Ile mam teraz? 50 na 50, no i będzie fajnie. Yeah, R1. A dobra, okej. Jak trzymam R1, to mam takiego mocniejszego double jumpa, na to by wychodziło. Wykonywali mocarze, tacy jak ja. Na szczęście. Aha, okej. Pozwolił zbliżyć się do mojego poziomu. Ten Quark, czy jak mu tam jest, jak on opowiadał o w ogóle jego wspaniałych uczynkach i tak dalej. O, jak to ja starałem się w ogóle doścignąć jego poziomu zajebistości. A gościu chuja leci, kurde. Stanęli nad przepaścią. Czy helizestaw zapewni im bezpieczną przeprawę? Myślę, że zapewni. Jestem wręcz tego prawie pewien. Co tutaj? Double jumpa pewnie musimy zrobić. A nie, mogę trzymać też to. Okej, dobra, w porządku, jasne. Nie ma problemu. Dobra, czy ja mogę ich poatakować tak standardowo? Nie, to może być bardzo cienki pomysł. Jebać! Macie tutaj dudnika w takim razie. O, jak ich rypie, o, jak ich rypie. Rarytanium do mnie leci przy okazji. Świetnie. Ziomek! A masz, kurwa! A masz kluczem! A masz! Już blisko. No proszę bardzo. I nawet w ogóle amunicji nie pozużywałem. Co prawda straciłem co nieco życia, ale mamy tutaj chyba gdzieś to coś, co mi życie przywraca, tak mi się wydaje. Czy jak ja nie podejdę do śrubek, to je tracę? Czy ja muszę zostać chwilę w tym miejscu, gdzie coś rozwaliłem, żeby śrubki do mnie przyleciały? Jeżeli wiecie, ludzie, będę wdzięczny, jeżeli dacie mi znać, bo to jest, kurde, dość ważna kwestia. I dobrze by było, żebym robił dokładnie to, co mam robić.
sensie widzę, że są jakieś takie mniej więcej obszary, z których te śrubki do mnie lecą, tylko jak to dokładnie jest, się chętnie dowiem. O, skurwysyny, dwa tam siedzą. Macie! Bang! Dobra, ja się tutaj schowam w takim razie. A mogę ich zajść jakoś od boku. How nice. Macie! Jebut! Awans granatu fuzyjnego! Pięknie, zajebiście! Dobra, ty piesku niestety musisz zginąć. Tam wam jebnę tego dudnika, niech ich bije. Pieska sobie rypniemy tutaj. Mam problemy, kurde, z zarządzaniem życiem. To zauważyłem i to jest zdecydowanie prawda. Tutaj śrubki, śrubki, w chuj śrubek. Gdzie one poleciały wszystkie? Do mnie już przyleciały? Nie, nie wierzę. O Jezus, dobra. Pieski możemy załatwić, ale muszę się troszeczkę chować, bo oni mimo wszystko, kurwa, we mnie strzelają, no. Wow, 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 wow! Pieski, pieski, spokojnie. No oczywiście, że potrzebujesz nanoteku. Tylko to nie jest takie, kurwa, proste, panie Ratchet, że ty mówisz, o, potrzebuję i masz. Nie, 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 życie jest trudniejsze niż to, co ci, kurwa, wydaje, panie Ratchet. O, jeden życia, zajebiście. To jest to, czego potrzebuję, kurwa, jeden życia. O, nie, ten mnie rypnie, pomocy. Masz, 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 masz. Nie, i mnie zastrzelił, wlazłem, kurwa, w jego pocisk. Gdzie mnie wywali? Tutaj z powrotem jestem. Co? Wszystko tu zebrane? Nie! Ominąłbym śruby! Coś jeszcze tutaj do rozwalenia? Czego? Co te śruby tak wiszą w powietrzu? Co one tak, kurde? Co ja jest? Zgubiłem z tyłka jak leciałem? Czy to może tak samo z siebie się gubi jak używam szybowania? Być może to jest taka cena? Nie jestem pewien. Stacja jest już blisko. Dobra, musimy to jakoś rozegrać w takim razie. Dudnika mogę tutaj wystrzelić, no problem. Witaj, żale rosyjskie. Dobra, i teraz musimy to jakoś rozwiązać. Nie wiem, czy ten dudnik ich zabije, czy nie. Nie jestem pewien, jak on jest silny w obecnej chwili. Chyba już ich przestał bić, a oni żyją jeszcze. Macie jeszcze jednego. Jak to jest piękne. Zresztą od razu morduje pieski, niektóre na pewno. Dobra, dudnik już, kurde, level zyskał. To mi się bardzo podoba, zwiększa mu damage and shit. Tam zaraz chmara pewnie kolejnych przeciwników przyleci, co oczywiście nigdy nie jest dobre. Ale ja ich zaskoczę, dam dudnika, zanim oni do mnie przyjdą, kurde. O, proszę bardzo, o, proszę bardzo. Awans, kurde! Jest, ma więcej życia. Nice, o to chodziło. Dobra, spoko, spoko. Ja ich muszę tutaj jakoś w miarę unikać. Masz! Kurwa, panie, grenada chciałem rzucić. Macie! Hadong! Hadong! Granat? Nie, dobra, level powiedzmy po śmierci, to, że miałem level granatu, to mi się zapisało. Dobra, dobra, unikamy postrzału w takim razie. Dobra, jebnę tam znowu kolejnego dudnika. Powinno być całkiem skuteczne, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to ich sięgnie w ogóle, szczerze mówiąc. Nie do końca ich sięgło. Wydupię ode mnie, panie! Czy ja mogę odbijać ich pociski moim kluczem? Nie, nie ma bata, nie wierzę. Dobra, spoko, kolejne emination. Ała, wydupiać! Jezus Maria, co oni są, kurde, nieprzyjemni. Dobra, panie frajerze, zaraz zginiecie wszyscy. Żabozaury. Okej, dobra. Nie wiem, czy te śrubki też i różne sprężynki, widzę, czy one znikają. Czy mogę po prostu zebrać je, kiedy mi się żywnie podoba. To też jest kolejna z tych kwestii, które, powiedzmy, nie do końca są dla mnie jasne. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to wyklaruje. Dobra, pozbierajmy amunicję tutaj dookoła. To nie wiem, do czego jest, do dudnika. Not sure. Bardzo mi się dudnik podoba, strasznie, to jest strasznie fajna broń do kontroli tłumu, ponieważ do tej pory zauważyłem, że gra lubi nas rzucać właśnie w sytuację, kiedy wrogów jest dużo, kiedy mamy trochę wrogów silniejszych, taki trochę mięsa armatniego, jak to bywa w takich gierkach zręcznościowych zwykle. Wtedy dudnik się mega przydaje, ponieważ on pozwala nam tak jakby oddzielić jednych wrogów od drugich, troszeczkę takie mikro tutaj zastosować, że o, tutaj tego załatwimy tym, potem tego się odsuniemy i tak dalej. Fajnie to po prostu potrafi współgrać ze sobą i no, me gusta po prostu. Idziemy do tej hali bohaterów, co? Dobra, spoko. Ja tutaj jeszcze tylko ostatnie paczki z amunicją. Coś się przydało, coś się przydało. Chciałem wsiąść do posiągu, do pociągu, do hali herozów. Prosimy zachować ostrożność. Czemu ja czuję, że to będzie cholernie niełatwe? Szanowni podróżni, gin, wielka żabo! Dobra, zginęła wielka żaba. Niestety strzelają do mnie z pociągów, które tutaj przyjeżdżają. To nie jest dobry znak, ani dobra rzecz. I te psy się jeszcze teraz tam musiały zatrzymać. Dostrzelę do niego, dobra, perfekt. O, spadł!
Świetnie. Nawet nie spodziewałem się takiego czegoś, ale okej. Jestem zadowolony. Dobra. Za chwilę nastąpi. Skaczę, bo nie wiem, czy zaraz mnie ktoś tutaj nie rypnie. Dobra, tutaj mamy bombę, aktywujmy ją sobie, żebym tylko sam w nią nie wpadł. Tam nie widzę kolejnych przeciwników, spoko, spoko. Od chuja śrubenców, to mi się podoba. Śrubency, śrubency, lećcie do mnie śrubki, pięknie. Ja jeszcze sobie rozwalę, tutaj jeszcze coś możemy rozwalić. W sumie to mogę chyba robić takie coś. O, takie podskoki do przodu używając ratcheta. Dzięki temu się możemy szybciej poruszać, niż po prostu biegać, czy robić takie double jumpy. Robimy takie ziom! Idealnie, ziom! No ale to całkiem fajnie wygląda. O, jak to się stało, panie, no! Zrobiłem double. O, tutaj mnie wrzuciło, fajnie. Ale czy mam zapisane wszystko, co zebrałem? Ja tej grze nie ufam. Pójdę jeszcze raz sprawdzić, tam była całkiem duża kolekcja skrzynek. Z uwagi na niedawną inwazję, dobra. Pociągi mogą się roić od blargiańskich najemników. O, świetnie, dzięki za info. Niedogodności. Jak ja tam... Aha, Boże, bo mamy to, kurwa, takie coś, żeby się do tego przyciągnąć. No, zapomniałem, że to w ogóle istnieje, tak dawno tego nie było. Amunicja, której chyba nie zebrałem, wraca do postaci skrzynki, w porządku. Dobra, zapomniałem, że to istnieje. Możemy tak zrobić i gotowe. Yo. Złapiemy pociąg. Chodź, złapiemy pociąg. No dobra, w porze, ziomek, ale za chwilę. Muszę sprawdzić, czy nie ma tutaj niczego, co może być mi potrzebne. Uwaga, wchodzimy tutaj. Właśnie odjeżdża. Świetnie. Będziemy oczywiście po pociągu łazić. Tam nie mogę spać, to dobrze wiedzieć. Bo zginę. Tutaj jakieś ukryte skrzyneczki może? Chciałbym, żeby ta gra tak fajnie właśnie nagradzała moją zajebistość. Moją chęć szukania wszystkiego. Chodź, Klank. Chyba mogę... Wydaje mi się, że mogę tutaj generalnie strzelić w to coś. O, pięknie, idealnie. No, mniej więcej coś takiego sobie wyobrażałem, muszę przyznać. Dobra, od cholery amunicji mi tutaj gradała, fajnie. Tutaj czeka nas troszeczkę walki. Ten jak szybko napierdziela, co on ma za broń? Nie miałem wrażenie, że normalnie taką akcję kurwa w stylu Clint'a i Studa odpierdalał. Muszę też uważać na momenty, kiedy ten pieprzony pociąg skręca, bo wtedy można łatwo stąd spaść. Jeżeli jest się akurat w środku skoku, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, co ja mam robić tym w ogóle? Aha, dobra, mogę sobie ustawić takie miejsce do skoczenia, co? Czy ja muszę poczekać, aż to będzie normalnie tak? O! O! No, no! Wiedziałem, co mam zrobić, ale egzekucja nie do końca była taka, jak powinno było to mieć miejsce być. Rozumiecie? Olera jasna, nie wskoczyłem. A tutaj sobie wejdę. Pokrzyżujmy im plany. Fajnie, to wystarczy tutaj. O, jakie piękne. Dobra, to rozwalimy, fajnie. Tego gościa sobie tutaj jeszcze tylko musimy właśnie zaciućkać. Jak on nie będzie już problemem, to się zajmiemy resztą naszych problemów, bo w tej grze to same problemy. Dobra, to sobie zbierzemy, to sobie zbierzemy, coś tutaj się pozużywało, grenade'ów nie ma, dobra. Kwadracik w takim razie. To sobie obrócimy i tak jak mi się właśnie wydaje, to wydaje mi się, że że muszę poczekać na zakręt, to może nie na zakręt, gdzie mamy właśnie jakieś reklamy, które mogą mocno nam przeszkodzić w tym, co robimy. Jak będzie ten cały zakręt, to muszę zrobić tak. O, proszę bardzo. I takim sposobem dochuśtaliśmy się tutaj. O, Jezus! Pieprzone psy. Ten ma jakąś taką niebitną broń. Mam wrażenie, że to inny niż ten poprzedni. Trochę szybciej strzela. Mogę się mylić. Nie, niekoniecznie muszę. Chociaż mylę się często, więc może nie będę się wypowiadał. Tam coś przejebanego jest. Halo. A jakże łatwo było to zniszczyć. Co się dzieje? Spadło! Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie był drogi. Ups, mam nadzieję, że nie był drogi. Patrzcie, jakiś zwierz tam jest. Dobra. Przeczekamy ten zakręt, żebym nic nie spierdził, bo jak widzicie, teraz bym wyskoczył, nie jestem pewien, czy bym nie spadł gdzieś w pizdu. Jest taka szansa. Jest taka zdecydowana szansa. Jakieś ryby tutaj są. Z powodu przewożą te mordercze ryby. Mordercze ryby, to nigdy nie brzmi dobrze. Co się tutaj dzieje? Przeciwnicy. O kurwa, co za macki. Jezus Mary, mogę je postrzelić? Mogę, ale czy one się na stałe schowają? To jest dobre pytanie. Nie, nie schowają się na stałe, okej. Okay. Dobra, załatwimy tych blargiańskich normalnie frajerów.
żeby mi już nie przeszkadzali. Macki mi za to przeszkadzają strasznie. Halo, gincie! Dobra, ten nie żyje, spoko. Poczekamy, aż będziemy najwprost. I strzelałem do tamtego frajera. Damy radę, myślę, jak go będę trafiał i nie będzie mi macka przeszkadzać. Headshoty dostaję, powinien większy damage mieć. Zakręcają nawet w niego te pociski, świetnie. Dobra, gin! Dobra, okej. Okay. Po problemie powinno być. Wow, zwierzątka na pokładzie. Jo, macki, pierdzielcie się. Dobra, poczekamy, aż będzie... nie poczekamy, bo tutaj mamy goodies! Yeah! Śrubensy. Dobra, teraz musimy tam wejść jakoś. Tutaj możemy się... Wow, chwycić, fajnie. A, swędzą mnie, kurde, oba policzki! Taka akcja normalnie, że nie mogę, no. Dobra, tam się coś pojawi ewidentnie. O, no właśnie, tak coś czułem, bo mi daje tutaj takie coś, za czym mogę się schować. To jest taki ewidentny znak. Masz! Jebańcze! O, pięknie, nejdzik poszedł. Masz kolejny nejdzik. A, idealnie. Dobra, czy ja go dam radę dostrzelać z tego? Nie mam tu już amunicji. Okej, świetnie. Masz! O, nie doleciało do niego, bo był gdzie indziej. Masz! Hadong! No panie jebańcze, no jak tak można? Ogniem nie wiem, czy dam radę go załatwić, szczerze mówiąc. O, rzuciłem sobie pod nogi granat, fajnie, zajebiście. Ustaw się! Masz! No suka bliat! Jak ja mam go załatwić inaczej? Jak było to kółko wybierania broni? Kurwa mać! Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek robi. Jeden nade mi został. Jak ja go nie trafię tym nade'em, no to mam przesrane. Masz! Aha, udało się! Ostatnim granatem. Cud! Dosłownie cud. Normalnie nie wiem, jakby się to miało inaczej udać. Ta bomba ma moc 5 kiloton. Detonacja pod halą Herosów będzie katastrofalna w skutkach. O, patrzcie, kurde, akcja jak z Batman Początek. Detonacja bomby, kurde. Jadącej pociągiem. Masz! Hadong, dong. Patrzcie, jak go rypie pięknie. Świetnie. Znaczy, ja mam tych gości teraz załatwić. Czy wy sobie ze mną w chuja lecicie? Dobra, dostałem co nieco amunicji. To może nie będzie aż takie trudne. Ła! Dotknęli mnie! Co za chuje? Cholera, oni dadzą radę we mnie strzelić, jak generalnie zakręcam pociąg. Masz! Dobra, zginął. Chyba od samego uderzenia tego zginął. Masz, frajerze. Ajajajajajajaj, zakręcający pociąg to mój wróg. Masz, kurde! Dobra, muszę się też chować. Pamiętać o chowaniu się, bo inaczej to mnie zaciućkają. Nie bez powodu mam tutaj ten blok ustawiony, żeby się właśnie za nim chować. Dobra, ten nie żyje, mam jeszcze cyrce amunicji, tak więc mamy spore szanse na pokonanie tego frajera, który jak debil ciągle się trzyma w jednym miejscu. Proszę bardzo, poziom trzeci pożogera. Jeszcze większy damage! Soko! Haha, idealnie. Jesus Christ, no. Aha, w takim sensie myślałem, że jak ja się zbliżę, to eksplodują. No, znaczy kurwa kwadrat. Co ja teraz robię? Odczepiam to? Coś się stało, nie wiem co. Ale dobra akcja była, to mi się podobało. Blax, zgłoś się! Hala Herosów tuż. No już takie rzeczy odjebaliśmy normalnie w tym świecie. Zaczniemy trening. Trening, co? Szturm na zakłady Drake'a przeprowadzimy za 3 dni. To oznacza, że trzeba wam przyspieszyć szkolenie. A masz mieszkam z mamą.pl. Co się stało? Co, nie umiesz przegrywać? Cześć, Elaris. Cześć, Brax. Tu Elaris projektuje nasz sprzęt i zapewnia wsparcie. Zazwyczaj to drugie. Najpierw strzelamy, a potem pytamy. Sorry, nie chciałam, żeby tak zabrzmiało. W sensie jak? Chodź, oprowadzę cię. Idziemy, kadecie. Zrobimy z ciebie strażnika. Do zobaczenia! Zróbmy sobie selfie! To najbardziej zaawansowany pancerz bojowy na rynku. O, i te wszystkie najmodniejsze, modne kolory. Wypas. Okej, dostaliśmy pancerz. Fajnie. Ale ekstra. To co teraz? Desant na tyłach wroga? Trening orbitalny? W swoim czasie. Pewnie jakieś pierdoły totalne będziemy robić. Czas na szkolenie podstawowe. Dzięki niemu wzniesiesz się na wyżyny swojej sprawności fizycznej. Super śruba! Powodzenia.
O, Klank przybiegł. Czyżby skończył? E, wraca mi na plecy. O, patrzcie, jaki dostaliśmy kostium fajny. Mogę się wrócić? Mogę. Dobra, moi drodzy, myślę, że będziemy kończyli ten odcinek. Dobiliśmy akurat mniej więcej do pół godzinki, tak więc to jest taki znaczek, że czas ukończyć naszą obecną rozgrywkę. Pokaż, co potrafisz. Zdecydowanie na początku kolejnego odcinka rozpoczniemy właśnie napierdzielanie na tej całej trasie dla strażników. Też wygląda to mega frajersko. No ale cóż, no tak już leci ta gra. Widziałem tam wasze jakieś porady jeszcze. Co takiego mógłbym ciekawego zrobić, kiedy już wyląduję na tej drugiej planecie? Zanim polecimy na drugą planetę, to zdecydowanie chciałbym też się pobawić w znalezienie tego ukrytego skarbu na pierwszej planecie, po tym jak powiedzieliście mi, gdzie muszę granatem strzelić w odpowiednie miejsce, żeby go odblokować. Tak więc ja się z wami żegnam. Żegna się z wami także Ratchet i Clank. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, łapa w górę, trzymajcie się i pa!